Bardzo interesująca w dzisiejszej Ewangelii jest postawa Faryzeusza. Tak naprawdę jest on zachwycony nauką Jezusa, do tego stopnia jest zachwycony, że zaprasza go na posiłek. W pewnym momencie jednak Jezus jakby kwestionuje pewną zasadę, która dla Faryzeusza była ważna. Nie obmywa rąk. To zakwestionowanie było tak mocnym wydarzeniem w sercu z Faryzeusza, że tak naprawdę podaje wątpliwość całą jego, całą jego relację z Jezusem. Myślę, że bardzo podobnie zachowujemy się my w naszym życiu duchowym. Dopóki Jezus tylko nam towarzyszy, a tak naprawdę nie weryfikuje naszych postaw, naszych zachowań, nie stawia nam pytań i wymagań, to mamy poczucie, że Jezus jest nam bliski. Natomiast bardzo trudno jest nam utrzymać się w takiej dobrej, głębokiej relacji z Jezusem wówczas, kiedy Jezus czegoś od nas oczekuje, kiedy wymaga od nas zmiany, kiedy wymaga od nas tego, byśmy jednak zweryfikowali nasze postawy. Spróbujmy dzisiaj zweryfikować, zapytać się o jakość naszej relacji z Jezusem. Ja muszę to zrobić jako pierwszy. Muszę zapytać się o swoją własną relację z Jezusem. Czy jestem wierny Jezusowi nawet wówczas. Kiedy On czegoś ode mnie oczekuje, kiedy wymaga ode mnie zmiany, kiedy mówi, że coś co robię nie jest właściwe.